Ej, jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy po raz drugi. Mamy nadzieję, że teraz będzie działać wszystko. Nie. Bo przed chwilą gadaliśmy 15 minut do siebie i mówimy coś mało ludzi i tak dalej. I w tej chwili jeszcze nikogo nie ma, bo to musieliśmy stworzyć nowy live. Tam się zawiesiło, Natalia weszła, w ogóle nic nie leciało i nie wiemy, czy... Nie wiem, że teraz mogę dać znać tym ludziom. No właśnie, mam nadzieję, że teraz YouTube to roześle. Ojej. Jezu, awaria. Jest jedna osoba. Może się za chwilę zejdą. Słuchajcie, czy nas teraz widać? Czy piszcie od razu, czy nas widać, jak ktoś się pojawia, czy słychać, czy widać, czy wszystko jest ok, bo przed chwilą chyba gadaliśmy 15 minut do siebie. Do siebie sobie gadaliśmy. Widzieliśmy jakieś komentarze, czekamy, myśleliśmy, że na losowanie. Tak, myśleliśmy, że na jakieś losowanie. Widać, ale... dobrze, o Jezu, słychać nas. Ale dobrze? Czy przed chwilą ktoś był? Czy ktoś z tych osób był przed chwilą na poprzednim, jak gdyby, live'ie? Zapomnijmy o tamtym live'ie. Który, no bo mam nadzieję, że tamci ludzie, że tam nie będą czekać. Bo tam było wciąż kilka osób, nie? I no nie wiem. No nie wiem, jak to teraz. Jakaś awaria. No 15 minut gadaliśmy do siebie i. No po prostu gadaliśmy do siebie, jak jakieś panie z rąby. I mówimy, jak mało ludzi w ogóle. No widać, zobacz teraz. O, to się ruszyło. Mało ludzi, mówimy, jeszcze tak mało nie było na live, 6 no tak, osób w ogóle, nie? Mówimy przez to chyba, że wybory, ludzie może oglądają. Już byliśmy załamani, już chcieliśmy zamykać kanał. Nie, no. Bo... Tak, czy jest ktoś, kto brał udział w konkursie? Piszcie, czy ktoś był, kto... Zostawcie łapkę w górę w ogóle, żeby ten live się rozszedł, bo mam nadzieję, że te osoby pod tamtym linkiem nie czekają, bo kurczę, no coś poszło... Łapkę. Coś poszło nie tak, rozłączyło nam internet i... Także ale łapkę... Poczekaj, ja teraz w ogóle nie mam tego live'a, gdzie mam wejść, żeby pisać? W nasze te może... I live, te filmy i live tam powinno być zakładka. Na żywo, nie masz? Na żywo? Odśwież, przeciągnij w dół. Powinien się pojawić. Także słuchajcie, no piszecie, że słychać, widać, to dobrze. To już jest dobry znak, bo przed tym wszystko stało. Przywitamy się. No i zaz będziemy losować. Jajku, no teraz. Teraz to działa. Widać, jesteśmy, witam. Melonik, widać. Bartosz, widać dobrze. Filip, stawcie widać łapkę, i słychać, ale dopiero teraz. Maratoni, hello. Hello, Piotr, witamy wszystkich. Bacu, widać, super. Gocis, ja byłem, film został usunięty tam. Ale to widać było coś? Coś działało? Ja go usunąłem, żeby ludzie w niego nie wchodzili czasami już, bo tam coś nie działało w ogóle. Napisz, czy coś było widać. Coś tam się totalnie zawiesiło i sami do siebie gadaliśmy. Natalia w telefonie dopiero odświeża, mówi, stoi obraz, nic nie ma. A komentarze były, czekamy, myśleliśmy, że ludzie czekają, aż losowanie zaczniemy. Nie było żadnych powiadomień, ja widzę dopiero teraz. YouTuber mogę go. Cześć, byłem tam, ale chwilę to trwało, wszedłem na stronę główną i jestem. Nie wiem. Dobra, nieważne, zapomnijmy o tym. Dobra, jeszcze raz zaczynamy od nowa, zapomnijmy Paweł, o tej awarii. Paweł, bo... jest ok, Filip, brałem udział, Krzysztof, hejka, Pati, cześć, nie było widać nic. No to dobra. Dobra, słuchajcie. Zapominamy o tamtym, skoro... 20 minut. 20 minut, 15. Których nigdy nie odzyskamy. Ale potrenowaliśmy chociaż gadanie, wiecie, przemowy. Słuchajcie, to tak. Dawno nas nie było na live. Chcieliśmy się z wami podzielić informacją, że jutro jedziemy do Wrocławia, ale tylko na moment. O, fajerwerki, kto to zrobił? Kto to puszczył? To mi się podoba, no właśnie, taki live to ja lubię. Zostawcie łapkę. Łapkę zostawcie, bo widzę mało łapek, a jest trochę ludzi, żeby to się rozeszło. I tak, jutro jedziemy do Wrocławia, ale tylko na moment. Będziemy w Wrocławiu 12 godzin chyba niecałe. I w nocy już zbieramy się na Cypr. Na Cypr. Jak ktoś był i ma jakieś porady, miejsca, cokolwiek, to piszcie. Piszcie koniecznie. Ale w ogóle było bardzo dużo pracy. Byliśmy bardzo. Po prostu... Natalia już jest przytłoczona tą pracą, po prostu czasami nie daje rady. Tyle chcieliśmy zrobić, tyle chcieliśmy... Update. Natalia update'owała po przyjeździe z Afryki, słuchajcie, update'owała całego e-booka i dlatego te prace znowu w parę dni się przynajmniej przyciągną, bo trzeba to teraz nanieść. Żeby były nowe informacje, a jest dużo. Wszystko, żeby były nowe restauracje, miejsca, informacje przydatne. Oj, i to wszystko trwa. Jeszcze zrobiłam dwie rzeczy, które będą dostępne dla was za darmo. Także to będzie fajna wiadomość. Tak. Zaraz może po losowaniu powiemy, bo będziecie mieli darmowe PDF-y fajne do ściągnięcia sobie. Tak jest. Także
fajnie. Będziecie musieli zrobić tylko jedną małą rzecz, zapisać się na newsletter. Ale to wszystko będzie powiedziane i wyjaśnione. Fajnie, przydałoby się nam jakaś para rąk do pracy, bo powiem wam, że tyle pomysłów mamy. Sami. Chociaż nie, ktoś nam ostatnio zmontował film. Widzieliście? Jest z Wietnamu wczorajszy odcinek, który wczoraj się pojawił, czyli najnowszy odcinek na naszym kanale vlogowym. Kto jeszcze nie wie, że mamy w ogóle kanał vlogowy, bo nie wrzucamy tu vlogów, bo one miały słabszy odbiór i po prostu... To jest nasz kanał vlogowy. Czyli Szewczyk Travel Vlogi. I tam jest nowy odcinek z Wietnamu i właśnie ten odcinek został zmontowany przez młodego chłopaka, któremu daliśmy szansę, żeby pokazał się, co tam potrafi zdziałać. Dajcie znać, obejrzyjcie go i dajcie koniecznie znać, czy może być montaż, bo fajnie by było, jakbyśmy mieli taką pomoc na dłużej. Także zapraszamy was też na nasz kanał. Tak. Ale dobra, czytajmy i losujmy. Dobra, zostawmy łapkę, zostawcie, my zostawimy. Piotr, dziękujemy za poradę z Zanzibaru, dzięki wam, było super. Fajnie, cieszymy się. Cieszymy. A słuchajcie, dzisiaj jeszcze tylko przerwę Natalii, dzisiaj nowy odcinek Zanzibaru, czego nie robić na Zanzibarze i są naprawdę nowe rzeczy, nowe informacje. No, i takie. Na przykład jeśli nie chcecie trafić do więzienia, dokładnie. Koniecznie zobaczcie ten odcinek. I to, co się tam wspominamy o tym, co się stało z Francuzami, którzy ostatnio warto, tam byli. Warto zobaczyć. No. Cypr, super, polecam, czekam na film od was. O, fajnie. Dima, będzie vlog z Wrocławia? Nie będzie z Wrocławia, nie, bo tylko tam śpimy. Przyjeżdżamy po południu, prześpimy się parę godzin i wstajemy w nocy i o czwartej musimy być już na lotnisku, że nawet przed czwartą jakoś muszę sprawdzić. Także nie będzie nas czego vlogować, bo przyjedziemy, coś zjemy, idziemy spać. Ktoś napisał, że Protaras najlepsze. Co to za Protaras? W sensie? Aha, tutaj na wschodzie wyspy, to my będziemy, no. My będziemy w Larnaca większość czasu. 2 dni zostaniemy w Paphos, a później 2 tygodnie będziemy w Larnaca. A co tam jest w Protaras? Ale ładna woda. No ponoć piękne są plaże. A ja mam Cyprze. To zapisane w ogóle, to Protaras. Ja mam to zapisane. A, super, dobra, fajnie. Czekajcie, bo dostałem wiadomość od... No, dobrze, sobie okulary, pozwólcie. Gocis, podziwiam, jak wy to ogarniacie, tyle czasu trzeba poświęcić. No, super filmy z poradami od was, odkryliśmy Maltem, dzięki wam, bardzo cenne porady, dzięki. No naprawdę ostatnio mamy tyle wiadomości, że czytają o Wietnamie, o Bali ludzie na naszym blogu i filmy, że tyle. No naprawdę, tyle pomocy. No, nie chcemy tak robić wszystkiego na odpierdziel i tyle nas to kosztuje. No. Czasu, researchu. Ja w trakcie też zrobiłam research o Cyprze, o tym wszystkim. Słuchajcie, staramy się jak możemy, naprawdę. Mamy nadzieję, że algorytm nas kiedyś pokocha. I... Fajnie, że są ludzie, którzy to doceniają. Ale tak, ale dokładnie. Którzy podróżują dzięki nam i fajnie się bawią. Mamy grupę ludzi, którzy zawsze oglądają. To jest fajne, że oglądacie w ogóle nasze filmy regularnie, bo nie każdy kierunek może interesować, a są osoby, które zawsze się pojawiają i to jest super. Zostawcie łapkę. Tak, bo to jest dla algorytmu bardzo ważne, nie? Nawet jak was nie interesuje kierunek, włączcie, niech on sobie przyleci ten film, bo to jest algorytm, dużo na to patrzy, a my mamy dużo różnych tematów i mam czasami wrażenie, że ktoś ogląda o Zanzibarze, a później albo ktoś o Malcie ogląda, a wrzucamy z innego kierunku, to on po zasubskrybowaniu już tego nie obejrzy, bo go nie interesuje może i przez to trochę tak cierpi kanał. Mam takie wrażenie, nie wiem, może to nieprawda, może po prostu filmy się niektórym nie podobają, nie wiem, ale tak sobie zgaduję. No ale myślę, że filmy chyba są całkiem spokojne. Dajcie znać. Staramy się przynajmniej jak możemy i staramy się robić je, żeby były coraz lepsze. Łapki zostawcie, bo dobra, jest dużo ludzi, a mało łapek, dajcie łapę. To zaczniemy losować, a później jeszcze co pogadamy. Zaczynamy losować i później gadamy, czy najpierw gadamy, później losujemy? Dajcie znać. A jest jeszcze ktoś, kto brał udział w konkursie? A czy też przeczytałeś wszystko? Jesteśmy na bieżąco? Monika, cześć. Dawid. Cześć, cześć. Wybieracie się może na popularną Sri Lankę? O, wybieramy się. Wybieramy się, słuchajcie, wybieramy się. I właśnie ja jestem w trakcie rozmów. To taka popularna teraz Sri Lanka? Jestem, no tak. Chyba jak zawsze. Chyba jak zawsze. Jestem w trakcie rozmów z pewnym przewodnikiem lokalnym, który by nam pokazał wyspę po jakichś atrakcyjnych cenach, w zamian byśmy go pokazali. Także czekam, negocjuję z nim i no, jak się uda. O. Ale doczytałeś do końca? No na pewno. Tak. Słuchajcie, wiadomość dostałem właśnie od właściciela apartamentu, przed chwilą co czytałem, że jest pod telefonem w razie czego, także chyba ogląda i... No dobra, to losujemy. Dobra, działamy. Słuchajcie, działamy. Mamy program, który wylosuje nam 5 osób,
które spełniły wszystkie warunki, które napisały komentarz. Tak, programem wylosujemy 5 osób i zapiszemy je na karteczkach. Natalia ma gdzieś te karteczki przygotowane i później te karteczki wrzucimy do miski. Nie mamy szklanej, przepraszamy. Gdzieś była w domu jedna szklana miska, chyba jest brudna. I wylosujemy już ręcznie spośród tych 5 osób wylosowanych wcześniej jedną osobę, która wygra. 2 tygodnie apartament plus samochód do apartamentu. Będzie można sobie pojeździć, pozwiedzać miejsca, które fajne są w okolicy Lazenia. Możecie znaleźć na naszym kanale tam filmy, jak piszecie Lazenia czy Hiszpania. To wam możecie się podążać naszymi śladami. Tak, bo naprawdę ktoś już nawet podążał, bo pamiętam, że już kiedyś ktoś pisał, że dokładnie te same atrakcje w tej samej kolejności robią tam w Hiszpanii i właśnie, że bardzo fajne. Także dobra. Jest 129 komentarzy, bierze udział. Tak, to jest program, on jest legit, możecie go sobie sprawdzić, na internetach go wynaleźliśmy, za darmo można wylosować im komentarze. Komentarzy nie filtrujemy, bo słuchajcie, bo tam było w jednym przypiętym komentarzu błąd i było, żeby napisać słowo komentarz, a w drugim było w opisie było, żeby napisać słowo konkurs, czyli będziemy brali pod uwagę i to. Jeżeli wylosuje komentarz, w którym nie będzie takiego słowa, po prostu przechodzimy dalej. Zostawcie łapkę i musi być. Tam masz karteczki podajmy. Musi być, słuchajcie, gdzie to karteczki? Musi być po prostu słowo komentarz albo słowo konkurs. Ale emocje. A czemu długopisu nie podałeś? A długopisu nie będzie podać? No, karteczek. Proszę bardzo. Co za człowiek. No. Dobra, mamy 129 komentarzy. Cześć, żeby wam się nie odbiło światło. Jest wszystko, widzimy. I werble. Pick a winner. Pierwsza osoba. I mamy kogo? Natalia Szewczyk. O, to odpada. Słuchajcie, bo tak jak mówiłem, nie filtrujemy komentarzy. Lecą wszystkie po prostu. Ale mam szczęście. No nic nie wygrałam. No, to może cię zapiszemy i też bierz udział. I, moi drodzy, werble. Shuffle Games, ale nie ma w ogóle żadnego tego, komentarz ani konkurs. No to czyli lecimy dalej. Czyli odpada. Ale mamy dzisiaj dużo odpadających, czekajcie. Bo, no do 3 razy sztukać. No, nie spełnił warunków. Lecimy dalej. I chyba w końcu. Jest. Jest słowo konkurs. Super, ktoś tylko napisał. O, wystarczy. Bartaido, słuchajcie, jesteś Bartaido czy nie, ale bierzesz udział. Tak, dajcie znać, czy widzicie siebie gdzieś. Tak, jakby mogę ktoś zapisać? Zapisuj. Zapisujemy na karteczkę. Ale emocje, wy też takie macie emocje? Bo ja normalnie się podekscytowałem. Tak? No, pierwszy raz ja taki się podekscytowałam konkurs. Tym, że ja zostałam wylosowana. Jejku. Bartaido. Może. Jest zapisany. Składamy. Tak, tutaj połóż ładnie. Do miski. Do miski wrzucamy. Bam. I jedziemy dalej. Słuchajcie, tak, żeby było widać. Emocje. Piszcie, czy coś w ogóle kiedyś wygraliście w życiu. Ja raz. A co wygrałeś? W Irlandii tę loterię w pracy taką. Ja wygrałam na maszynach w kasynie 12 euro i w tetolotka 4. Ale to były grosze. A ja 200 euro 190 zł. I? Komentarz, ale to jest sam komentarz. Może tak być? Tak, wystarczy. Jak jest słowo komentarz, to wystarczy. No to dobra, to jest. No jest spełnione. Póki co nie ma żadnych takich. Natalia zapisuje. Powiedz tylko kto. Wiśnia 0408. Gratulujemy drugiej osobie, znaczy to jeszcze nie jest wygrana, to jest na razie taki przed losowaniem. Losowanie wstępne. Wstępne. Natalia składa i do miseczki, a my jedziemy dalej. To już mamy 2 osoby, tak? Ale fajnie. Ale odgłos. Szkoda, że nie powiedziałem, że 10 osób tak mi się to podoba na słuchanie. No właśnie, mogliśmy 10. Możemy 10. Możemy. Nie, już 5. 5 już powiedzieliśmy, już nie zmieniamy. Pick a winner. I? Jest Gocis 577, komentarz, konkurs, wszystko. Czerpałam od was inspirację na Maltę, za to bardzo dziękuję, to teraz chętnie skorzystam ze wskazówek dla Hiszpanii. Pozdrawiam. Gratulujemy póki co wstępnego wylosowania. Gocis 577.
Coś tam pisze ktoś. Ty, no to ten, Gocis! Jest ktoś? O, super, gratulacje! Znaczy jeszcze wiem, jeszcze. Ale fajnie, że ktoś jest tutaj. Kto no. Ile tam mamy? 3 osoby. No to powodzenia. Powodzenia i jedziemy dalej. Fajnie, że ktoś jest, pan się cieszy, jest. Yeah. Go Cheese. Fajnie, kurczę, też bym się cieszył. O, ktoś wygrał. Monika pisze, że raz wygrałam w Radio SK 1000 zł. Łe, no grubo. Wow. A Gocis, ja czwórka w totolotka i pampersy dla dziecka 20 lat temu. Myślałam, że dla dziecka 20 lat. No, pampersy dla dziecka 20 lat, no taki wiek. Wygrałam darmową wymianę opon w zeszłym roku. Wow. Też coś, teraz te wymiany opon już coraz droższe, to no już to flota, kurde, się zbiera. Super. Ile i mamy tych kart? 3, tak? Jeszcze 2 osoby. Ale słuchajcie. Emocje. Werble. A w ogóle fajnie, że ktoś został wylosowany, co jest. No. Werble i... Jest konkurs. Filip Kowalski, 9767. Super film o świętach Hiszpanii. Szewczyk Trawy znowu zaskakuje ciekawymi miejscami i klimatem. Gratulacje i zapisz. Filip. Jeszcze jedna osoba. Kurde, musimy częściej robić konkursy. Tylko nagrody skąd weźmiemy? Jakieś mniejsze nagrody? Jakiś sponsor. Jakiś sponsor, słuchajcie, szukamy sponsorów do nagród. A będą konkursy, ale na Instagramie naszym, u Natalii. Słuchajcie, właśnie czekamy jeszcze warto na porozumienie. Warto nas obserwować. Tak, bo z firmą, która ma w swojej ofercie parkingi przylotniskowe, będzie można wygrać tydzień za darmo. Jakbyście jechali na wakacje, to się może przydać. Cztery osoby mamy. Wracamy. Ostatnia osoba. Dobra, może chwilę pogadamy przed ostatnią osobą, żeby taka była napięcie. Także warto nas obserwować na Instagramie. Wpadajcie na Instagrama, Szewczyk podkreśnik Travel, tam będą te konkursy. Proszę bardzo. Ja się napiję w tym czasie kawy. Ja cię, ostatnia osoba i później emocje. Gocis pewnie w ekstazie, już otwiera szampana, coś czuję. Ostatnia osoba, wyjdź tutaj jakoś wyżej. Bo a nie czytasz komentarzy? No i dobra. Werble, zapomniałem zrobić. Ostatnia osoba. Jest konkurs, komentarz? Jest. Drwal 9803. Dla takich widoków warto się tam wybrać. Zgadzam się z Drwalem. Zapisujemy go. Zapisuj. Ty, Filip Kowalski też jest. Łe, no to elegancko. Wow. To są 2 osoby. Zapisuj. No szkoda, że 10 nie powiedzieliśmy w tym konkursie osób. Następnym razem zrobimy 10, bo tak fajnie się losuje. Nie wiedziałem, że to będzie takie fajne. To możemy cały dzień losować. Jejku, to wszystkich może to trzeba później było... zrobimy hipotetycznie. Hipotetycznie. 2 dni. Kto mógłby jeszcze wygrać? No, będzie na ten. Jak ktoś się wymelduje szybciej, to parę godzin będzie darmowych do czasu sprzątania. Nie, to no dobra, fajnie, ale tak poważnie. Czyli mamy tutaj wszystkie osoby, tak? Mogę to odkładać? Są emocje niesamowite. Natalio? Co? Odkładamy, tak? Jest 5. No, jest 5. Dobra. Ktoś pisze, dajcie 10, no ale to już było. Nie, no umowa. Już właśnie, no, powiedzieliśmy, że bo to 5, już teraz 5. Wiecie, mówiliśmy 5, teraz te osoby będą. No, mniejsze szanse i będą później miały pretensje. Także już następnym razem na pewno będzie więcej, bo to jest emocjonujące, ja nie wiedziałem. Najpierw w ogóle myślałem, że jedną wylosujemy od razu tylko tym komputerem, tak, ale to nie było, było emocjonalne, bo emocjonujące. Dobra, przeczytajmy. Maciej, siema z Bogoty. Pogoda. Będą jeszcze vlogi z Wietnamu? Będą! Będą. Są! Dzisiaj jest nowy, za tydzień w sobotę. Za tydzień w sobotę będzie kolejny odcinek. I tydzień później kolejny. Tydzień później już kolejny, ja mam już zaplanowane na 3 tygodnie. Tak, także będą trochę rzadziej z tego względu, że no, będziemy na Cyprze i Natalia nie będzie miała czasu edytować. Bo teraz priorytetem będzie skończenie tego e-booka tak, żeby był jak najbardziej aktualny. Tak, także postaram się może jakiś film na przyszły tydzień, żeby był, a jak nie, to zrobimy live'a z Cypru, ale no. Live'a z Cypru, no. Postaramy się znowu dodać gazu na powrocie troszkę i zobaczymy. Szachista, pozdrawiam was, jesteście bardzo sympatyczni. Dziękujemy. A dziękujemy, dziękujemy, bardzo są miło. Emocje, akurat jestem w trasie i cały czas mi przerywa. O. A gdzie jedziesz? Dokładnie tak, szampan się chłodzi, ja wiedziałam. Dobra. Nie, bo nagroda chyba fajna, nie? Słuchajcie, 2 tygodnie. Grzegorz, właściciel apartamentu, kurczę, dał nagrodę. Super, no ja jestem
Dobra, ja to będę trzymał, a ty tam mieszaj rączką i wyciągnij jeden czaj. Zajmę tego jednego, żeby wszystkie były ładnie zgięte. Zamieszamy. Jezu, ale mocnie ci. No, Natalio, pomieszaj jeszcze przed kamerą. Kurczę. Rękę tam zasięgnij ręką. Mieszam. Nie patrzę. O, ale mógłbyś jakąś muzę puścić taką ekscytującą. No. Wyobraźcie sobie, że leci ekscytująca muza. Mamy jeden. Cztery zostały. Jeden wylosowany. Mam. No i słuchajcie. Teraz tak. Apartament. Czy ogłosimy go na koniec live'a? Jezu, to będzie tortura. Zapiszcie, szybko piszcie w komentarzach, czy to byłaby tortura, jakbyśmy teraz... Czy na koniec live'a. Nie, no na pewno teraz chcą. Dobra, myślę, że nie będziemy trzymać tak w napięciu, a zaraz sobie pogadamy. Mam nadzieję, że i tak wszyscy zostaną. Apartament na 2 tygodnie. Plus samochód. W La Zenia, w Hiszpanii, w regionie Costa Blanca. Dojechać trzeba samemu, tylko pamiętajcie tak, o tym. Plus samochód, którym sobie zwiedzicie piękną okolicę naszymi śladami za pomocą naszych wskazówek zawartych w filmach. Wygrywa! Cicho, bo ja jestem normalnie pełny. Niedawno tam byliśmy. No tak, niedawno. Ale zleciało. To były święta Bożego Narodzenia. No. Kto to wygrał? Filip Kowalski, wygrał? Który jest u nas na live. Jejku, Filip, to wow. Filip, ty miałeś szampana, czy kto to miał szampana? Filip Kowalski. Gratulujemy. I 9767. I trochę zazdrościmy i Filip, podpowiadamy tylko tak na marginesie, że tam jest rozkładana kanapa, jeżeli nie masz całej rodziny do zabrania, to my chętnie wpadniemy. I tam jest patelnia, którą my kupiliśmy. Tak. Bardzo dobrej jakości. Kupiliśmy ją w supermarkecie Al Campo. Tak jest, bardzo fajnie. Czyli hiszpańskim Onchon. Dokładnie tak. Ale chyba, że Grzegorz było. Podmienił. Fajnie było, no. Nawet tą bluzkę tam kupiłam w Hiszpanii. Mhm. No, faktycznie. W Zarze. Ty, faktycznie, ale to był świadomy wybór dzisiejszego słuchacza, to nieświadomy. A gdzie ten Kuba zniknął? Co on? A nie, jest. Jest? Zapiszę, Jezu, czytaj. Czemu Kuba? Co ja? Filip, sorry. Czytaj. Czytaj, co tam jak chcesz coś wiedzieć o tym mieście, to się pisz. To pisz. To pisz, ale też obejrzyj nasze filmy, no tam jest dużo. Jacie. Starsze filmy, nie tylko ten ze świątego roku. Będzie starcie Zakopane. O, fajnie. Zakopane nie byłem. Szachista. Wow, kiedy kolejne konkursy? Znaliśmy sponsora. No jak ktoś chce się zareklamować i pokazać swój apartament, to chętnie przedstawimy i później zrobimy konkurs. Zrobimy jakiś nie wiem. No, nas nie stać, żeby komuś opłacić 2 tygodnie. No właśnie. No, ale... Chyba, że jakiś taki bardziej skromniejszy. Skromniejszy możemy robić. Jak wam się podobało, to piszcie. Gratulacje. Gdzie ludzie pouciekali? Ej, wracać mi tu. Co, już po konkursie już uciekają? Było 30 ponad osób. Nieładnie. Tak, to słuchajcie, moi drodzy. Także jutro jedziemy do Wrocławia i stamtąd na syp. Szachista, brawo, Filip, ożyj się ze mną. No. Ktoś chce jechać tutaj. Zaraz opowiem wam dalsze plany po Cyprze. Niech Natalia doczyta, ale są dalsze plany. Grzegorz, o, pisze, że mam nadzieję, że patelka nadal tam jest. A to Grzegorz właściciel? No. O, Grzegorz, witamy. Grzegorz właściciel jest z nami. Jest z nami Grzegorz właściciel, także jak ktoś ma jakieś pytania, to można do niego bezpośrednio tutaj na czacie już pisać, a o wynajem, tam słuchajcie, to jest do wynajęcia, bardzo fajny apartament, niedaleko plaży, fajnie urządzony, z parkingiem, z autem można go wynająć, także jak ktoś jest zainteresowany, bo a nie wygrał, a chciałby tam pojechać, to piszcie do Grzegorza, w filmie o świętach i w filmach naszych o Hiszpanii na dole jest kontakt, WhatsApp do niego, są linki do bookingu, jak ten apartament wygląda, sobie możecie zobaczyć. Tak. Fajne miejsce, naprawdę, my się tam świetnie bawiliśmy. Bliziutko, Lidelek. U Lidl jest naprzeciwko, jakby przez płot przeskoczyć, to praktycznie... A fajne tam były, fajne rzeczy w tym Lidelku były. Fajne, takie Hiszpania ma fajny asortyment. Potem mi woda. Zupełnie inny. O matko. Ja zawsze muszę mieć chore zatoki, jak wyjeżdżam. No. To już kolejny raz, Łukasz. Słuchajcie, Natalia nabawiła się... A jeszcze no, jeszcze mnie rozłożyła po powrocie choroba. Choroba, której nazwy na YouTubie się nie wymienia. A wiecie skąd wiemy? Bo przyjechaliśmy, nie bawilibyśmy się nawet żadne testy, ale przyjechaliśmy z Afryki
I najpierw Natalię rozłożyła, a mnie zaczęło coś brać. A mnie pogryzły różne insekty. A nas pogryzły w Afryce komary, muchy tsetse i to Natalię to kilkukrotnie. No i trochę się... I mówię, czy to nie jest przypadkiem malaria. I zadzwoniłem do apteki, do znajomego, poszedłem do drugiej apteki, nikt nie ma testów na malarię. Ten znajomy mi odzwonił, no w Poznaniu masz oddział jakiś tam chorób zakaźnych. Taki. Ja mówię, nie będę jechał do Poznania teraz, żeby test zrobić, nie? I tak mówię, czekaj, mówię, a jakby zrobić test na, wiecie na co? Jak wyjdzie pozytywny, no to wiemy, że nie. Na Dawida. Tak. I mówię, jak wyjdzie pozytywny, to będziemy wiedzieć, że to, a nie malaria. No i tak zrobiliśmy i wyszedł od razu pierwszy. Natalia zrobiła pierwszy test, kropelki i od razu dwa paski, kurczę, jak nic. No naprawdę, no to było jakieś takie... No, a w samolocie z Afryki siedział z nami facet. I całą drogę kaszlą. I Natalia... To mnie wkurza, to już drugi taki samolot. No ale nawet jakiś... maski nie założy, ani nie zatyka twarzy. Tak, o, bali. Ale tam praktycznie połowa samolotu, no nie kaszlą, kichają. Nie, to wtedy co do Wietnamu. Kaszlają. Jezu, ty już nie wiem. Trudny język polski jest. Do Wietnamu jak leciliśmy, to mieliśmy jakby samolot szpitalny, pamiętasz? Normalnie wokół nas gościu jeden tak smarkał. No, też Natalię rozłożyło, a teraz gościu za nami. To był jeden, ciężko. Tam tak dużo ludzi nie kaszlało, ten za nami to był taki ewenement. Ale pomimo tego, że byłam chora, to był bardzo produktywny czas. Tak. Bo pierwsza rzecz, która będzie dla was dostępna za darmo, dla tych, którzy zdecydują się na wyjazd na safari z naszym przewodnikiem Frankiem. Lub jego z bratem, którym byliśmy teraz też na tak, safari. Tak, to znaczy, że Frank będzie organizatorem, ale niekoniecznie z nim. I będziecie wybierać się... Jezu, jaki dziećmi. Ten. I będziecie wybierać się na safari z dziećmi, to dostaniecie za darmo do ściągnięcia PDF-a stworzonego przeze mnie. Patrzcie, jakie cute! I tutaj będą różne ciekawostki, pola do wypełnienia. To jest dla dzieci, nie? Tak, dla dzieci. Bo tak sobie po raz pierwszy, jak byliśmy w 2021 roku, jakoś tak mi przyszło do głowy, że jak to jest, jak się tak z dzieckiem podróżuje, czy to nie jest czasami jakieś tam nudne, bo czasami na przykład może nie być jakiegoś zwierzaka, może się nie dziać zbyt wiele i takie dziecko może się... W środku dnia, zwłaszcza jak jest gorąco, słońce, zwierzęta się chowają. I takie dziecko może się nudzić, także postanowiłam w ogóle... Znowu nie gadamy czasami do samych siebie? Nie, mam nadzieję, że nie. Napiszcie coś, czy nas słychać, widać. Piszcie, bo ja już mam stan. Traumę mamy po tym pierwszym live'ie z awarią. Bo tak znowu się zacięło. Także jeśli będziecie podróżować z dzieckiem, będą takie... I tak właśnie przyszło mi do głowy, że może dziecko jakoś zająć, albo dać mu coś do roboty. Będzie taki fajny, kolorowy PDF do ściągnięcia. Możecie to sobie wydrukować i zająć. Ale faktycznie nikt nic nie pisze. Ja już mam traumę. Słuchajcie. Ja napiszę może. Napiszcie coś albo ty napisz, bo ja już nie wiem, czy nam internet dzisiaj... O, jest. Dobra. Pojawiło się, ale to ty, tak? Tak. Dobra, jest ktoś jeszcze napisał. Jest. Jejku, się wystraszyliśmy, bo już trauma. Dzisiaj 15 minut sami gadaliśmy ale do siebie. Ale to tak na łeb siada, to nie? No. Że ja już bałam się, że... Także co myślicie o Natalii dodatku, takim do safari? To będzie pierwsza niespodzianka. Zrealizowała pomysł, który właśnie mi wpadł do głowy jeszcze podczas pierwszego safari. A druga rzecz? To, ale to trzeba jeszcze ogarnąć, bo ty to musisz zrobić tak pod względem technicznym. Na naszym blogu. A druga rzecz to dla wszystkich tych, którzy planują wybrać się na Zanzibar. Będzie również za darmo do ściągnięcia PDF ze wszystkimi hotelami, w których się zatrzymaliśmy. Będą opinie, zdjęcia, lokalizacja, czego się spodziewać. Tak, wszystkie polecane przez nas hotele, wszystkie miejsca, gdzie, co, jak, za ile mniej więcej, linki będą i tak dalej. Także to będzie za darmo do pobrania, taki dodatek. Bo dużo mamy pytań o polecanie, ludzie się pytają, gdzie się zatrzymać, jaki hotel, czy blisko plaży, czy blablabla, to postanowiłam wszystko zrobić w jednym miejscu i to będzie za darmo do ściągnięcia dla wszystkich, którzy planują albo nie wiedzą co, gdzie, jak, gdzie się zatrzymać. Także to będzie taki prezent. Tak, to są dwie rzeczy. A słuchajcie, teraz coś o... Poczytajmy. Jezu, nos mi się zapycha znowu. Masz tu gdzieś swój spray?
Jesteśmy wszyscy w fochu, no, wszyscy obrażeni. Pozdrawiamy z Niemiec, Jacek. Pozdrawiamy. Filip, może towarzystwa potrzebujesz. No właśnie, osobę towarzyszącą. Madzie pisze, nie wiem, czy safari z dziećmi to dobry pomysł. Mnóstwo ludzi jeździ z dziećmi na safari. Słuchajcie, mieliśmy nawet parę z 10-miesięczną dziewczynką. Ja dlatego to zrobiłam, bo ja wiem, że mnóstwo ludzi jeździ na safari z dziećmi. I to jest bardzo dobry pomysł, bo dzieci tam się najbardziej chyba cieszą. Tak nawet po szczerości. Dla nich to jest największa chyba frajda. Chociaż może zależy jeszcze od dziecka. Nawet ostatnio, jak byliśmy w Mikumi z Emanuelem, to się jeszcze go pytałam. Pamiętasz? Co, jak właśnie dzieci się zachowują, czy się nudzą, czy zadają jakieś pytania dziwne, to Emanuel powiedział, że przeważnie dzieci są zafascynowane i nie wierzą, że to jest tak jakby prawdziwe zwierzę. No, że one myślą, że to jest jakieś, że to takie nierealne. Że to, nie? Że to zoo, niektóre myślą, że kiedy przyjdzie pan je karmić, na przykład takie pytania ma, no, bo właśnie tak, mi się nie chce że, wierzyć. Że nie chce im się to wierzyć, że prawdziwy lew, czy taki słoń wielki. No, ale lwy były, słuchajcie, 30 centymetrów od Natalii ręki przy otwartym oknie robiła im zdjęcia, będzie na filmach naszych. To były młode na szczęście samce i w ogóle nieagresywne. No już teraz tak się kolejny fajnie bawiły. Film to będzie film z Tanzanii, to nie? Będzie właśnie kolejny już chyba z Tanzanii. Ale fajna, to było, Jezu, niesamowita przygoda. To jest, no, powiem wam szczerze, że Zanzibar jest piękny i fajny i plaże i tak dalej, ale ta przygoda w Tanzanii to jest zawsze taka, że och, kurczę. I te filmy z Tanzanii u nas nie mają tak dużej oglądalności, ale to kto nie ogląda, niech żałuje, bo to jest naprawdę taką przygodę, jakbym jechał na przykład na Zanzibar na 2 tygodnie teraz, to bym spokojnie tydzień sobie, wiecie, zabrał z Zanzibaru właśnie na kontynentalną Tanzanię, bo jest rewelacyjnie. Byliśmy w takich miejscach, byliśmy w ogóle w miejscu, gdzie odkryto narzędzia Homo erectus, czyli pierwszych ludzi. Naturalne filary, które zostały wytworzone przez opady deszczu, nie? Takie piękne oly, wysokie, wielkie, fajne, też będzie to na filmach. Byliśmy w 3 parkach narodowych tym razem, słuchajcie, byliśmy w Mikumi po raz kolejny właśnie z Emanuelem, żeby go pokazać, jest świetny gościu, naprawdę fantastyczny, to jest brat Franka. Byliśmy później z Frankiem i z Robertem, to jest jego współpracownik, w parku Ruaha z pięknym widokiem i też niesamowite przygody tam nas spotkały. Słoń obwąchiwał nas trąbą z odległości 30 centymetrów w pewnym momencie miał tą próbę. Ja już normalnie serce mi tak waliło. Frank mówi, tylko nie rób raptownych ruchów, nie? A ja stoję z telefonem, jeszcze nagrywam dla was, żebyście mieli. I ta trąba tak o wokół głowy mi sobie krążą wącha, nie? Dobrze, no, miałem mugę, chyba to go odstraszyło. Jezu, ale to były takie emocje, że no, nie wiem, jakoś nawet ciężko o tym wszystkim mówić. Na Dzień Kobiet. Nosorożca w końcu widzieliśmy. Widzieliśmy nosorożca, to w kolejnym parku chciałem dojść do tego jeszcze. Na Dzień Kobiet piliśmy wino o zachodzie słońca na safari, wychodząc z samochodu na chwilę i chwilę po tym zobaczyliśmy, słuchajcie, Lamparta pięknie się zatrzymał i nas patrzył. Mamy to też, zdążyłem go nagrać i coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, i słuchajcie, usiadłem sobie na tarasie takim widokowym, w tych domkach takich, co są na safari. To są takie domki, one mi przypominają takie te nasze komunistyczne nad jeziorami takie domki kiedyś były, to tak to mniej więcej wygląda. I tam była taka ławeczka z takimi poduszkami, nie? Jak są u nas często pod tyłeczek i pod oparcie. I sobie siadłem i tak siedzę, patrzę w cudowny widok rzeka, tam jakieś góry w tle. I czuję, jak mi brakuje magnezu, bo to się człowiek poci w tej Afryce, na tym Zanzibarze gorąco. I mi normalnie z tyłu mięsień zaczął drżeć cały tak mocno. I mówię, Jezu, ile mi magnezu musi brakować. A nagle coraz mocniej, ja mówię, czekajcie, To nie magnes chyba, to nie mój mięsień. Nie? Do kogo chodzi? Ja wstałem. Czekajcie. Tam nikogo nie było. Do zwierząt, które tam w tle były. Wstałem, słuchajcie, i mówię, co to jest? Odchylam tą poduszkę, a tam takiej wielkości jaszczurka, kurczę. No, ale przygniotłem ją plecami i nie mogła wyjść, biedna. No, bo to ludzie piszą. Ale dobrze, czekaj, tylko dokończę temat. Dobrze, że nie jakaś czarna mamba czy coś, bo to przecież mogłoby się skończyć dla mnie śmiertelnie. Nie używa się tego słowa na YouTube. Sorry. Filip, póki co jestem singlem, a ile osób można zabrać? Tam, słuchaj, jest jedno dwuosobowe łóżko i rozkładana taka sofa, tam na jedną osobę. Dwie na siłę możesz wcisnąć, ale raczej to dla jednej osoby. Myślę tak trzy góra, co nie? Myślę trzy góra, cztery może, ale jakbyś chciał cztery zabierać razem z Grzegorzem ustal, czy na pewno można, ale trzy na 100%, nie? Bo jest dwuosobowa sypialnia i jednoosobowy salon. Także słuchaj, jak jesteś singlem, no to idealnie się składa. To jakbyś nie miał z kim jechać,
Daj znać. Dubsko, jasne. Dzień dobry, witam wszystkich i was nadających. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy. Patti, byliśmy w październiku z Frankiem, z naszym synem i było super, nie nudził się nawet minuty. No właśnie. A ile w ogóle syn ma lat? Ja gdzieś miałem tą informację, ale już nie pamiętam, sorry. Filip, już chyba niedługo będziesz tym singlem. Może konkurs na osobę towarzyszącą zrobisz, masz kanał na YouTube. O kurde, no jaki tal. Jaka reklama. Ludzie, proszę was, dajcie im wszyscy choć łapkę w górę. To jest właśnie komentarz, który lubię. Zostawcie łapkę, to jest zawsze fajnie działa. Filip, zrób imprezę i zaproś wszystkich, którzy są na czacie. Kurde, Filip. Nie pomieścimy się. Filip, ale będzie gwiazdą. Nie dość, że wygrał, to jeszcze będzie po prostu gwiazdą YouTube'a. No i elegancko. Zgadzam się z Łukaszem, gdybym znów tam leciała za tydzień na Zanzibar, tydzień na safari. Tak, tak. Jest, to Patti pisze, nie? No tak jak mówisz, nie? Jest cudownie. Safari jest takim przeżyciem, ale nie tylko safari, bo słuchajcie, ta podróż przez Tanzanię. My się świetnie bawiliśmy podczas nawet samej tej podróży, bo troszkę pojechaliśmy, słuchajcie, zrobiliśmy teraz po Tanzanii 3000 km, jak liczyliśmy i troszkę się pojeździliśmy, jedną nockę spaliśmy, jak ta miejscowość się nazywa, Moshi, z widokiem na Kilimandżaro, słuchajcie, przyjechaliśmy, chmury, ja mówię, gdzie to Kilimandżaro, Frank mówi tam, nie? No same chmury, nic nie widać, mówi, wieczorem powinno się odsłonić, bo mówi, to jest, jak to oni mówią, nieśmiała góra i ona tylko wieczorem nad ranem się odsłania, może w nocy, no i wieczór przyszedł faktycznie i się odsłoniła i no, piękny widok z balkonu mieliśmy. I na drugi dzień się nam odsłoniła. A na drugi dzień zrobiło. Że to się nie zdarza w ogóle. Że jeszcze nie widział, żeby tak do godziny 13 było Kilimandżaro calutkie odsłonięte. Ja to w ogóle się poryczałam, bo szliśmy tam na hike. No. I normalnie. Takie widoki. Wodospad. Słuchajcie, wodospad przy Kilimandżaro. Nie wiem, czy... Znaczy, nie widzieliśmy wszystkich na Bali, bo tam są piękne wodospady, ale ten chyba przebił wszystkie, które widzieliśmy tam nawet, nie? Albo przynajmniej taki porównywalny, no, piękny wodospad, cudowny. Piliśmy kawę świeżo prażoną i zrywaną, znaczy zrywana nie była przy nas, ale świeżo uprażona na ogniu, nad deskami, rozpalili normalnie taki sposób, wiecie, zero fabryki i tak dalej. Świeżo prażoną kawkę tam piliśmy, jedliśmy banany, które smakują jak ziemniaki, ale najlepszy motyw jest ten... I ziemniaki, które smakują jak banany. Nie, tego nie było. Najlepszy motyw to jest to, nie wiem, czy to zaraz, albo powiem, bo na live nie ma aż tak dużo ludzi, to i tak na filmie, kto dużo ludzi zobaczy, będzie niespodzianka. Najlepszy motyw to było piwo bananowe. Natalia, jak zobaczyła film na drugi dzień, to powiedziała, Jezu, jak to możliwe, że ja to wypiłam. Ja to czasami mam tak, że mam tak jakoś adrenalina taka i nawet za bardzo nie myślę, co robię. Słuchajcie, opowiem wam, jak to było. Byliśmy na tej kawie pod Kilimandżaro i mówi nam chłopak, który nas oprowadzał, że oni mają tutaj piwo bananowe. Ja mówię, piwo jest pyszne, banany są pyszne. No mówię, no jak nie spróbować? Mówię to do niego, a możemy też pojechać spróbować? Mówi, że pewnie. No i pojechaliśmy i on nas przeprowadza do takiej, jakby to nazwać, Natalio. Co? No, bądź no taka szopa. Taka szopa, o, dokładnie. Otwiera tą szopę, a tam tak, siedzi parę osób, okien nie ma, jakaś starsza pani z takim na kiju, takie małe wiadreczko plastikowe, tak nadziane i beczka koło niej, nie? I my patrzymy, myśleliśmy, że piwo normalnie dostaniemy w butelce z nalewaka, nie wiem, jak to, nie tak to sobie człowiek wyobrażał. A ona z tej beczki zabełtała, do kubeczka takiego plastikowego dużego nalała i to wyglądało, wiecie jak? Jakby zmieszać wodę z błotem z ziemią, taki kolor brązowy. I jeszcze, słuchajcie, co jest najlepsze. Jeszcze ona to piwo tak o, nalała, wzięła łyka i dopiero daje nam, nie? Ja się patrzę, a ten chłopak, nasz przewodnik, wziął to piwo od niej, mówi, że tu jest taki zwyczaj, to plemię, z którego się wywodzą, plemię Chaga, że to jest u nich zwyczaj, to niekulturalne by było nalać komuś i nie dać, nie próbując samemu wcześniej. No i on jeszcze mówi, tylko spróbował, tylko mówi, musicie dmuchnąć, żeby te menty odgonić z wierzchu, nie? I wtedy się pije. I my to wypiliśmy. Nie, dobra. Nie smakowało ani jak banany, ani jak piwo. A panowie tam uchachani byli. Panowie uchachani, bo kopa ma pewnie. No i zdrówko sobie z nim, zbiłam sobie z nimi zdrówko i tego Kilimandżaro banana beer. Tak, wypiliśmy troszkę i słuchajcie, wychodzimy z tej szopy, z tego, to bar, oni na to bar mówili,
wychodzimy na zewnątrz, a ten chłopaczek za chwilę przynosi Kilimandżaro Banana Beer butelkowe i on mówi to tutaj... To wino było. Nie, no słuchaj, to było piwo, tylko że to tam jak cider. Smakowało trochę jak wino, ale to było to piwo. I mówi, a tu macie fabryczne, dopiero nam przyniósł, nie? My spróbowaliśmy tego z beczki, co oni sami pędzą gdzieś tam. No. Jest zziewanie, Pietrze, żubik. I to dopiero otworzyłem i się napiliśmy tego butelkowanego i smakowało jak cider bananowy. To już było dobre. No, nie? To było dobre. To było smaczne. Także przygoda niesamowita. Zobaczycie, jak to wyglądało. Natalia, jak zobaczyła filmik na drugi dzień, to powiedziała, że Jezu, jak ja to wypiłam w ogóle. Okropnie wyglądało. To było niezłe. Czytajmy i zaraz. Nie mam kanału, ale konkurs to dobry pomysł. Filip, co, cieszysz się, kiedy lecisz? Filip, a ile masz lat w ogóle? Daj znać. Jezu, czy w ogóle pełnoletni? No właśnie, żeby nie było, że ktoś niepełnoletni wziął udział. Justyna, zawsze chętnie oglądamy wasze podróże, robicie dobrą robotę, bo inspirujecie ludzi do podróży. Dziękujemy ślicznie, bardzo miło nam to słyszeć. Patty, syn 10 lat ma. O właśnie, tak mi się zdawało, no, ale nie byłem pewien. No i co, i nie nudził się w ogóle. Mówię, jak dziecko może się nudzić, ja bym była w szoku. To było moje marzenie od zawsze, u mnie zawsze się oglądało National Geographic i po prostu jak ja bym sobie pomyślała, że ja jakbym była, która to jest klasa? 10 lat. Nie wiem, już nie pamiętam. No tam załóżmy, która trzecia to była. Trzecia? Trzecia, czwarta może. I że pojadę na safari i zobaczę te wszystkie zwierzęta. No nie? Ja bym po prostu... Jest niesamowite przeżycie. Słuchajcie, widzieliśmy teraz jeszcze Jabo. Tak, Jabo? Jabu. Jabu, przepraszam. Jabu, nosorożec o imieniu Jabu. Pan wjechał w takie krzaczory tym autem, żeby go odnaleźć i nam pokazać. Także widzieliśmy, mamy wielką piątkę zaliczoną, jest nosorożec. W końcu nam się udało. Dowiedzieliśmy się, kto oglądał Madagaskar? Kto z was oglądał Madagaskar? Pamiętacie taką postać Motomoto? Ten nie nosorożec, tylko hipopotam? Motomoto? Natalia mówi, bo coś mówiliśmy. To jest moja ulubiona postać. Coś tam mówiliśmy sobie o tej bajce podczas safari i mówimy Motomoto, a Frank mówi, że czemu to powiedziałaś? A my mówimy, że to z Madagaskar, że taka postać. A on mówi, że to znaczy hot hot, czyli gorący, gorący. Nawet nie wiedzieliśmy, że w języku Swahili, nie? I tam ale więcej. Fajnie, że w tych bajkach po prostu są zaczerpnięte te nazwy tych i te takie pseudonimy z języka Swahili. Bo tak. Na przykład Simba to znaczy lew. To znaczy lew w języku Swahili. My najpierw myśleliśmy, że oni Simba, że sobie z bajki mówią po prostu jakieś tam kodem, a to jest lew, bo w języku Swahili moto moto to gorący, gorący, bo on był taki przystojniak, nie? Także... W ogóle tyle słówek się nauczyliśmy, tak samo się nauczyliśmy słówka, bo nazywaliśmy Franka tamu, czyli słodki, słodki. Bo Frank zawsze mówi, aha, pączki, że je, a my mówimy, że my mamy pączki z dżemem w środku. On mówi, dla mnie byłyby za słodkie, a on mówi, a on już jest słodki wystarczająco. I nazwaliśmy go tamu. Także ktoś kiedyś będzie jechał na safari, to powiedzcie tamu. Do Franka, tak. Ciekawe, czy skojarzy. Wybaczcie moi piękni, nie mam tyle kasy, by tak szaleć. Strasznie was lubię i lubię oglądać wasze wyprawy, vlogi i filmy. Ale żeby jak szaleć? Nie wiem, może żeby pojechać gdzieś. To o to chodzi? Nie wiem. Daj znać, o co tam. Kuba pewnie, jeśli właściciel się zgodzi i starczy miejsca. No, dokładnie. Piwo bananowe jest cool, a wiecie, że bananów też używają zamiast ziemniaków? Tak, no jedliśmy. No tak. I smakują, wam powiem, że bliżej ten smak był do ziemniaków właśnie niż do bananów. To nie jest, bo tam jest ponad 20 gatunków bananów w Tanzanii, nie? Także to są inne banany niż. To nie takie, że weźmiecie sobie z Biedronki banany i zrobicie jako ziemniaki, bo to by zupełnie tam inaczej smakowało. Mnóstwo gatunków bananów. No. Tony Blair, ty, Tony? Napisał cześć po polsku? Ty. Tony się chyba uczy tego polskiego. Możliwe. Tony, to ty? Powiem po angielsku. Tony, let us know if that's you. A co mógł napisać? No, on tylko. Chyba, że to były premier Wielkiej Brytanii. No. Chyba, że tak. Też nas ogląda i też się uczy polskiego. Tak. Wróciliśmy wczoraj z Azji, Patty, i nasz syn stwierdził, że Zanzi i safari podobało mu się bardziej niż w Azji, więc myślę, że to dobry kierunek z dziećmi. A gdzie w Azji? Gdzie byliście w Azji?
Grzegorz pisze, gratuluję dla pana Kowalskiego, proszę się ze mną skontaktować. O, tak, jak coś, to jeszcze możesz przez nas się skontaktować, to was tam skontaktujemy, a jak się uda, to chcielibyśmy tylko jeszcze potwierdzić, żeby Grzegorzowi ktoś inny nie wysłał wiadomości i sobie nie chciał pojechać, także z nami też się skontaktuj, my cię poprosimy, żebyś napisał jakieś słowo, klucz, słowo, hasło pod filmem i wtedy będziemy wiedzieć, że to ty jesteś, nie? Ale to wymyśliłem szybko. Filip, no pewnie, że się cieszę. Mam 34 lata. O, no to elegancko. To tak idealnie. Idealnie. Żebyś ty nie chciała zaraz jechać. Jak nie będziesz miał z kim jechać, możesz pisać w DM-ach. Na priv. Podam ci moje prywatne konto. Nie, no tak, nie te ogólne, tak. Szewczyk. No. Ja pojadę w tym czasie do na jakiś ten do hostelu, gdzieś tam się zatrzymam, będę was obserwował. Jezu, Łukasz, jeszcze nie wiem kiedy, ale pamiętam, że to ma być poza sezonem, w okresie tak. jesienno-zimowym. Tak, już maj chyba, mi Grzegorz ostatnio mówił, że jest za bardzo zablokowany, czyli bardziej wrzesień, październik, nie? Tak. Ale to już z Grzegorzem ustalicie wszystko dokładnie. Ty Tony napisał tak. Tony. What are you doing here? How are you? Kto kojarzy Toniego, przewodnika, z którym też zwiedzaliśmy? Ale mamy międzynarodowe. Towarzystwo, a ty się usuwasz, że ja muszę cały czas kamerę przesuwać. Czekaj. Muszę no zatka. To przez to się przesuwasz, nie? Bo masz gdzieś ten swój spray, to ci go podam. Nie mam, na dole. Przynieść ci? Nie, dobra. Sorki pięknie, muszę śmigać, spać, wstaję o 3 rano. To chyba o 3 wieczorem albo w nocy. Rano o 3 to trochę nie za bardzo, to nie jest rano jeszcze nawet. Ale a niektórym może rano. Nie będziemy się kłócić o szczegóły, ale no to fajnie, że byłeś. Na razie, pozdrawiamy. Byliśmy w Singapurze, Kuala Lumpur, Phuket i Bangkok. I jak Bangkok nam się podobał bardzo, jak Phuket, bo no nie jest złe, ale tak jakoś nie... Nie wiem, nie poczuliśmy aż takiego vibe'u. No i Kuala Lumpur też bym zobaczył. A Singapur ponoć drogi jak diabli, prawda to? No matko, jak mnie no zapchał. Przyniosę ci ten spray, bo to nie będziesz mogła... Tutaj. Mam pracę 3 rano, wow, współczuję. No. Znaczy się, jak im lubisz, to spoko. No, ale no, trochę wcześniej. A chcecie zobaczyć, co kupiliśmy na Zanzibarze? To są niespodzianki Natalii. Chcę cię zobaczyć. To podaj. 5 lat mieszkałem w Barcelonie, Filip, ale od 4 lat w Polsce i do Hiszpanii latam co roku na wakacje. No fajna Hiszpania, mi się bardzo podoba. A gdzie byłeś w Hiszpanii? Może się przeprowadzimy na parę miesięcy, choć gdzieś jakiś... No, Tony napisał, I'm good, I'm just trying to practice my Polish by listening you. Okej. Okay. Nice. Oj, Tony. Ciekawe, jaka ta... Co? Ty, a kiedy będą wybory, wyniki? 21, to zaraz będą ludzie uciekać właśnie pewnie. Jak głosowaliście, interesują was wybory, czy jesteście apolityczni bardziej tak jak my? Dajcie znać. Poczekaj. I dobra, to ja powiem może teraz tak. Mówiliśmy już o Cyprze. Dalej, co będzie? Słuchajcie, czekamy na wiadomość z Włoch. Jeśli wypali, to byśmy byli w ten region w sumie, co w zeszłym roku byliśmy, nie wiem, kto z was oglądał, tam gdzie byliśmy z Kamilą jeszcze z innego kanału YouTube'owego i byśmy tam odwiedzali, jak to się nazywa, miejsca kempingowe takie. Czekamy na potwierdzenie. No fajnie, jakby się odezwali, bo fajnie było w zeszłym roku, fajna ekipa była. W tym roku co prawda byśmy byli sami już, ale no, mam nadzieję, że wypali. Ale gdyby nie wypaliło, albo nawet jak wypali po tym, myślimy o powrocie do Azji. Tak. Bo Azja jest budżetowo najbardziej friendly i byśmy mogli tam spędzić wtedy no, ładnych parę miesięcy. Myślimy o miesiącu mniej więcej w każdym kraju, czyli chcielibyśmy zahaczyć. Znaczy nie. Wróć poza tymi dwoma pierwszymi, bo chcielibyśmy odwiedzić, ale na krócej, bo one będą zbyt drogie. Także tam kilka dni Korea, kilka dni Japonia, a później po miesiącu właśnie Sri Lankę byśmy chcieli zahaczyć, Nepal, co jeszcze, Natalio?
Indonezję, może wrócić do Wietnamu, bo tam parę rzeczy jeszcze zostało, które chcielibyśmy też zobaczyć. I coś jeszcze mieliśmy. Kambodżę może, no zobaczymy. Zobaczymy, wszystko zależy jeszcze od lotów, od budżetu i jak tam to wypali, ale chcielibyśmy taki dłuższy pobyt zorganizować sobie i na koniec wpaść ponownie na Bali, bo spotykamy wiele komentarzy o Bali, jak to już tam nie jest zadeptane i w ogóle i korki tylko i tak dalej. No jeżeli mi się wydaje, ktoś wykupił hotel gdzieś ubud w centrum. W takich miejscowościach Canggu, Ubud, to wiadomo. To faktycznie jest zapchane. Tak, ale wystarczy, ale jest Ubud też na obrzeżach też jest spokojnie. No, na obrzeżach Ubud byliśmy i było piękne. Pamiętasz ten hotel z widokiem na pola ryżowe i basenik. Także są wciąż naprawdę piękne miejsca i bardzo fajnie można się tam bawić. I my byśmy chcieli bardzo tam wrócić, bo jest... bardzo fajne takie połączenie dostępności produktów, jedzenia pysznego, jak ma się na coś chęć, to na przykład w Wietnamie pyszne wietnamskie jedzenie, ale jak miało chęć na coś innego, to już ciężko znaleźć, a na Bali nie ma z tym problemu. Było nawet wietnamskie pyszne. Było pyszne, naprawdę było dobre. No, a pamiętasz, jakie pizze, nie, ty nie jadłeś, pizze jakie dobre no, były. Jakie, no, wspaniałe jedzenie jest na Bali. I jest niedrogo wciąż pomimo wszystko. Znaczy są knajpy droższe nieco, ale są knajpy lokalne, gdzie jedliśmy obiad za $5 i to za dwie osoby, nie? Nie, że za jedną, tylko za dwie. Także byśmy chcieli tam chyba jeszcze wrócić. I właśnie do tego miejsca też wpaść, gdzie już byliśmy, czyli do Lost Creator House. Tam można spotkać wielu youtuberów z całego świata, instagramerów, to jest takie typowe miejsce dla content creatorów, że tak powiem. I to było też świetne, bo poznaliśmy wielu ludzi, z wieloma z nich mamy kontakt do tej pory, nie? Bangkok podobał mi się bardziej, w Singapurze byliśmy tylko 3 dni, więc nie bankrutowaliśmy, a wy co planujecie po Cyprze? No to mówiłeś. To właśnie mówiłem, to już jest odpowiedź. Tony, the book in Polish that you give me is really helpful, thank you. Proszę bardzo. Tony uczy się polskiego, przywieźliśmy mu książkę. Tak. I on no, stara się nauczyć. Mam nadzieję, że a ma, to wyjdzie. A ma głowę, chłopak. Ma głowę, bo zna kilka języków, po angielsku mówi, po francusku. Dobra, jedziemy dalej. YouTuber McGregor napisał bardzo... Co? Kontrowersyjną politycznie wypowiedź i nie wiem, czy ją mówić. Aha, coś o politykach? To nie mów, bo cisza wyborcza. To nawet nie można jeszcze. Później jeszcze nas zbanują. Tak. Przepraszam, muszę się napić. Znaczy, nie wiem w sumie, czy to takie ten, ale lepiej nie poruszajmy tego tematu. Japonię jakbyście pokazali, byłoby super. Japonia super. Marzy nam się, od dawna marzy nam się. I słuchajcie, poznaliśmy na targach turystycznych w Warszawie chłopaków, którzy tam mieszkają i może uda się z nimi spotkać i by nam coś pokazali, jak poopowiadali. Jak oni się nazywali? To już sobie odnajdziemy, gdzieś tam mamy wizytówkę. Czyli nie spotkamy się jesienią w Meksyku. Ja jadę na Santa Muerte do stolicy. Mam już ugadanego przewodnika. Fajnie. Słuchaj, Meksyk u nas być może, ale na koniec roku dopiero, gdzieś koło grudnia, bo mamy zaproszenie. Jak się potwierdzi, to może polecimy. W ogóle to my mamy, jak to się nazywa, vouchery z TAP Portugal na kwotę chyba 700 euro. By trzeba było to wykorzystać, bo one są ważne rok czasu. Czyli one są ważne gdzieś właśnie do grudnia, do końca grudnia, do połowy grudnia. Ktoś lata TAP Portugal? Słuchajcie, jak coś, to się dogadamy, 10% zniżki damy za gotówkę, bo żeby nam nie przypadły. Ty, faktycznie. No, jak coś. 700 euro? No, prawie 700 euro. No. Ja już nie pamiętam, coś koło tego. No. W każdym razie, no, jakby ktoś miał kupować w TAP Portugal, to się odezwijcie. 10% zniżki sobie zaoszczędzicie. No. W Rzymie podążaliśmy waszymi śladami. Dzięki, jak było? Fajnie, mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem dzisiaj jakaś zatkana i wszystko mnie boli, długo nie posiadzę. No nie, no słuchaj, musimy w ogóle dzisiaj tak w miarę szybko skończyć, bo jeszcze trzeba się pakować, bo jutro już wyjeżdżamy.
Także taki, dzisiaj taki długi nie będzie live, jak czasami, że 2,5 godziny. No, może z Cypru zrobimy. Z Cypru zrobimy, co? Słuchajcie, o, za tydzień, w niedzielę sobie pogadamy. Nie mogę oddychać w ogóle. To doczytaj tam, co tam się dzieje. Chyba, że przynieś ci ten spray. Nie. Ten, aha. Panie Grzegorzu, oczywiście skontaktuję się. Dobra, to już jesteście ugadani, widzę. Chyba, że sam będziesz. A co, ty chcesz już iść pakować się, czy co? No nie, bo nie czuję się zbyt... Aha, no to dobra, no to idź, ja już zakończę tutaj. Nie czuję się zbyt... No dobra, to no tak, jak chwilkę będziesz, to jeszcze wytrzymam, ale... Aha, no bo nie, no bo chciałem poczytać, to dobra. Tutaj ja poczytam. Ale słuchajcie, to... będę ja czytał komentarze, muszą być okulary. No dobrze, ja mogę czytać, co powiedziałam, że jak chwilę to ten, ale no długo nie posiedzę, bo mi tak zatoki bolą i źle się czuję. No dobra, dobra. A skąd teraz nadajecie? Skąd? Czytałam ci. W tej chwili z Polski. Jesteśmy w Polsce jeszcze do jutra. Także słuchajcie, już was zapraszamy wstępnie na przyszły tydzień w niedzielę, wieczór koło godziny 20. Live z Cypru. Nie wiem, zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś ładny balkon, może na balkoniku sobie ustawimy. Wi-Fi powinno chyba śmigać, to jest w końcu Europa. W Afryce było słabo, przeważnie z internetem, a tutaj mam nadzieję, że będzie ok. Chociaż jednego live'a robiliśmy z hotelu i tam było dobrze, no, ale często było słabo. Czytamy? Rzym polecamy każdemu, było pięknie. Tak, Rzym jest cudowny, my też uwielbiamy. Patty leciała z tapy i wylądowała z nimi w sądzie. Nie polecam. Sprawę w sądzie wygraliśmy, kasy nie było. Tak nie ma. Pamiętam, to Patty opowiadałaś kiedyś. No, no, my raz leciliśmy tapem, było ok, także no, może nie zawsze tak słabo wypadają. Zobaczymy, no, mam nadzieję. Marcin, hej wszystkim. Siema Marcinie, witamy. I to jest ostatni komentarz. Dobra, to słuchajcie, to nie będziemy męczyć Natalii, bo zatoki jej się rzuciło po zarazie i niech wypoczywa, jutro rano wyruszamy na Wrocław i do zobaczenia. Wpadnijcie koniecznie na dzisiejszy film z Zanzibaru, gdzie są rzeczy, których nie robić, przypominam. Tam jest Tony, który tutaj dzisiaj był, słuchał nas i uczył się języka polskiego. Tam go znajdziecie w tym filmie, także zobaczycie, jak wygląda. I no i tak, i nas zapraszamy koniecznie też odwiedźcie nasz drugi kanał vlogowy, gdzie się pojawiają vlogi w miarę regularnie. Z Wietnamu, fajne. Na razie z Wietnamu świetne filmy. Jest Szewczyk, podkreśnik travel, podkreśnik vlogi. Tak jest, taki jest. Przypominam. Wpadnijcie i obejrzyjcie, bo są fajne. I dzisiaj, wczoraj wszedł odcinek, który został po raz pierwszy zmontowany nie przez nas, przez pomoc z zewnątrz. I dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy. Jak ten montaż wygląda? Czy rozpoznalibyście, że to nie my? Czy no, napiszcie coś, co myślicie o tym. No, fajny Wietnam. Wietnam był cudowny. Chętnie do niego bym wrócił. Zobaczymy. Zupełnie inne. I tam będzie kot, pies, który ma na imię kot. Poważnie. Nie wymyśla Natalia tego. Nie wymyślały. Gratulujemy. No, gratulujemy wygranej jeszcze raz. Gratulujemy Filipowi. Widzicie, ja nawet nie mogę mówić. No. I my się zbieramy, pakujemy się na podróż i widzimy się, słuchajcie, na lewie za tydzień o godzinie, myślę, 20. Troszkę później zrobimy. Tak. Już za tydzień ma być chłodniej, może też będzie więcej ludzi. Trzymajcie się. Pozdrawiamy cieplutko. Pozdrawiamy. I wpadnijcie koniecznie na film dzisiejszy, tak. I na drugi kanał. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa. Uj, uj.